Świetna jakość wykonania, bogate wyposażenie, ale też i wysoka cena zakupu. To typowe cechy kojarzone z autami marki Mercedes-Benz. Natomiast model Titan bazujący na Renault Kangoo nie do końca pasuje do tego opisu. Trójramienna gwiazda pojawiła się na drugiej generacji Kangoora w 2012 roku. Oczywiście Titan otrzymał charakterystyczny dla tej marki grill, ale z boku czy z tyłu ciężko niektórym będzie odróżnić go od Kangoo. Deska rozdzielcza wygląda całkiem nieźle, a większość przełączników rozmieszczono poprawnie. Także dźwignia zmiany biegów jest dokładnie tam, gdzie być powinna. W kabinie pasażerskiej Titana znajdziemy sporo miejsca dla kierowcy i pasażera, natomiast opcjonalna dwuosobowa kanapa przyda się raczej tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych. Do tego brakuje półek i schowków na drobne przedmioty, jak długopis, klucze czy portfel. Na szczęście obszerne kieszenie w drzwiach pomieszczą pół i półtora litrową butelkę wody. Chociaż tej drugiej Wam nie pokażę, bo zostawiam ją w garażu. Pod maską znajdziemy jednostkę 1.5 konstrukcji Renault, która w prezentowanej wersji osiągała 90 koni, a to do spokojnej jazdy całkowicie powinno wystarczyć. Testowy Citan otrzymał zabudowę warsztatową, w skład której wchodzi m.in. wysuwane imadło czy regały z szufladami. Do zabezpieczenia przewożonych ładunków czy części zamiennych służą pasy z napinaczami. W skład zabudowy wchodzi też antypoślizgowa podłoga oraz listwy LED na suficie, które włącza się przyciskiem po lewej stronie ładowni.